Scena życia to tytuł wystawy 10 obrazów prezentowanych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej. Autorką prac jest mieszkanka Pątnowa Lidia Markiewicz-Kołodziej. Wszystkie obrazy pokazują takie codzienną scenę życia, momenty ze zwykłego życia, nic takiego jakiegoś specjalnego, ładnego, tylko po prostu tak jak życie wygląda. Chciałam pokazać właśnie coś innego, bo zazwyczaj maluję jakieś ładne widoki, zwierzątka. Chciałam coś innego pokazać. Najpierw powstały 3 obrazy, a potem postanowiłam pociągnąć temat i zrobić wystawę. Wykonane techniką pasteli suchych na czarnym papierze. Taką cechą wspólną tych obrazów jest to, że nie są takie doskonałe właśnie. No i pokazują codzienne życie. Lidia Markiewicz-Kołodziej to artystyczna dusza. Najchętniej tworzy obrazy techniką suchych pasteli. Malować lubi od dziecka, ale swoją pasję rozwinęła dopiero 3 lata temu. Efektem twórczej pracy była ubiegłoroczna wystawa Sentymentalna w Miejskiej Bibliotece. Dlaczego akurat czarne tło? Zazwyczaj ładnie podbija kolor pasteli, czarny kolor. Także pastelami zazwyczaj się maluje na kolorowych papierach, nie na białych. Pastele suche to Pani ulubiona technika plastyczna. Tak, jak na razie tak. Jakie sceny tutaj Pani uchwyciła z życia? No na przykład drzemkę przy stole, jakieś kobietę przy oknie, dziewczynę w oknie, kobietę pracującą w polu, także takie codzienne sceny. To Pani obserwowała, czy to powstało w Pani wyobraźni? Jak Pani to powstało? To znaczy, inspiruję się zdjęciami z internetu, a potem coś tam od siebie interpretuję sama i od siebie dodaję i maluję. Jak długo powstawały te obrazy? Zazwyczaj maluję się szybko, tak pół roku wszystkie obrazy. Pół roku powstały. Podczas artystycznego spotkania Lidia Markiewicz-Kołodziej opowiadała między innymi o początkach swojej pasji, inspiracjach i tematach, które ją fascynują. Szczęściem dla autorki obrazów jest duże wsparcie rodziny obecnej na wernisażu. Jest pochłoniętem, po prostu maluje, czas jest po prostu dla niej, nikt jej tam nie przeszkadza, bo wiadomo, nie można, bo nie chce, żeby przeszkadzać, nie lubi się właśnie odrywać od malowania. No i pozostawiamy ją w spokoju, żeby malowała sobie. Czasami się pyta nas, jak nam się podobają te obrazy. No i tak inna osoba jest w stanie ocenić bardziej, czy jest ładnie, czy coś tam poprawić na przykład. A zdarza Wam się jakaś krytyka? Powiedzieć mamie, że coś jest nie tak, żeby coś poprawiła? W szczególności córka jest od tego, tak. Baży ma takie oko, że po prostu powie, że coś tam nie jest tam. A dla nas to jest takie, no jak to się mówi, no dla mężczyzn, no, że jest ładnie, no ładnie, tak. Tak. To jak żona, to właśnie mówię, to jak namaluje, to mówimy właśnie, że jest ładnie. No ale córka tam zawsze, jak to się mówi, że już coś tam widzi, no bo no, też ma to takie troszeczkę zamiłowanie. Też takie do malowania, to właśnie mówimy, że baży córka. Też malujesz? Próbujesz malować? Próbuję malować. No, ale nie wychodzi mi jeszcze tak dobrze jak mamie. Wydarzenie uświetniła swoim wokalnym występem Maria Sieczka. Wystawę Scena Życia można oglądać w Miejskiej Bibliotece do końca marca. Na dłuższą relację zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.